Powiat Policki zajął 18 miejsce w ogólnopolskim rankingu powiatów i miast na prawach powiatu za 2022 rok, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii powiaty z liczbą mieszkańców od 60 do 120 tysięcy. Jest to duży postęp, zważywszy, że 8 lat temu byliśmy na około 100. miejscu. Każdego roku pniemy się o 1-2 oczka. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy i na pewno jest to jedna z najcenniejszych dla nas rzeczywiście powiatów ocen, bo ta ocena pozbawiona jest komercyjnych wartości. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem. Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez ekspertów Związku Powiatów Polskich według wielu kryteriów, takich jak działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość usługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych oraz współpraca krajowa i międzynarodowa. Mam nadzieję, że z tej perspektywy, oceniając tego konkursu, to dobry wynik, że przez ostatnie 8 lat zrobiliśmy wszyscy bardzo wiele, ażeby to miejsce poprawić, ale dzięki temu poziom jakości życia w powiecie polickim poprzez powiat policki zmienić. Ocenie poddano 150 powiatów kwalifikujących się do kategorii od 60 do 120 tysięcy mieszkańców. W ubiegłym roku powiat policki zajął 19. miejsce.